Patrzyłem, to u Hiszpana montujemy sznurek do parasola. Znajdujemy się niedaleko Twardogóry, niedaleko Wrocławia, granica Stary Młyn, to miejsce się tak nazywa. Tutaj właśnie z gospodarzem Karolem przemierzyłem cały teren dookoła, nawet jest sauna. Tutaj w domu obok, no jeszcze wszystko jest, można powiedzieć, w remoncie. Docelowo mają być też pokoje dla gości, ale na to potrzeba jeszcze trochę czasu. Ale pod namiot jak najbardziej można tu przyjechać. Poniżej też filmu wstawię link do tego miejsca. No nam za dużo do szczęścia nie potrzeba, tak naprawdę spokój, cisza, ptaszki, ryby się pluskają co chwilę. Karola syn Wojtek, który nas tutaj zaprosił, bardzo dziękuję w ogóle serdecznie za zaproszenie. No widziałem zdjęcia, że są tutaj ryby, więc jak podchodzę do tematu, bardzo, bardzo prosto, jak to można powiedzieć, na wakacjach. Zrobimy sobie tak, że wezmę skreting 2 mm i do tego będzie zenęta i zrobimy tak, że po prostu taką mieszankę mniej więcej pół na pół. I to będziemy sobie na początku podawać na klasycznym federze w zwykłym koszyku i przy długości pół metra na haczyku będzie kukurydza lub białe robaki. I dosyć tutaj będziemy grubo łowić, ponieważ no są karpie nawet do 10 kg, są jesiotry, są leszcze, no jest tu wszelaka ryba, więc wydaje mi się, że miejsce piękne, tak? No co tutaj dużo chcieć? Mówię, no nie pojechałem na Odrę, bo chciałem też ten spokój, cisza. Ponadto na Odrę jeszcze będzie czas, więc coś innego, prawda? Jest samo południe, więc tak naprawdę najbardziej się nastawiam na popołudnie, na wieczór. Dawno nie rozpakowywałem takiej paczki tego skretinga. Myślę, że... O, znowu się ryba rzuciła. Myślę, że na razie pół paczki nam wystarczy. Dolejemy, słuchajcie, sobie wody od razu. Woda stosunkowo ciepła, no bo jeszcze nie mamy lata, ale wiadomo jak to jest. Niech sobie to postoi i tutaj weźmiemy sobie po prostu wiadro. Będziemy tutaj mówić z 2 dni minimum, jak nawet nie 3, więc damy sobie tutaj tyle. Z trochę wody. I to będzie szło do koszyka, do klasycznego federa. Nawet nie mam ze sobą metody. Mam jedynie, można powiedzieć, spławik nawet. Czy też możliwość bombki, więc zobaczymy. Jeszcze potrzebuję to wody. Na razie będę łowić klasycznym federem. Tu można sobie pływać na tratwie. O, zobaczcie. Pobawimy się dzisiaj pikerem 2.7 i będę, słuchajcie, łowić w dwóch miejscach i pierwsze miejsce, jakie sobie wytypuję, to chyba te trzciny tutaj, no i też jest otwarta woda, tak? Jest wyspa, ale na wyspę z tego stanowiska i tak nie będę mógł na niej łowić, ponieważ jest jakby za daleko i są trzciny. Pytałem Wojtka, mówi, że ta wyspa wcale nie jest jakoś tak rybna, że radzi mi tutaj w miarę usiąść i właśnie kierować się na trzcinę czy też na wprost. Słuchajcie, nie podchodźcie do tego odcinka, nie wiem, typowo instruktażowo, czy nie wiadomo jak, jest to staw, są tu ryby. Chodzi o to, żeby miło spędzić majówkę, żeby się wybawić. Ja wam jedynie pokazuję, jak ja podchodzę sobie tutaj do tematu i jak będę się po prostu bawić, więc myślę, że rozpocznę. Najpierw się przegruntuję tu i tu i podejmę decyzję w sumie, co dalej robić, nie? Fajnie się wbija, o to chodzi. Jakiś koszyczek sobie weźmiemy. Może tak, jak tu jest dużo podobno mułu, to weźmiemy sobie taką 30, ja wam pokażę.
To jest koszyczek taki z Matrixa, z takimi lotkami. I on jest bardzo miły, bardzo przyjemny, ponieważ jak jest trochę mułu, to nam się tak nie wbija. Aczkolwiek nawet powinienem gruntomierzem sobie tutaj w sumie sprawdzić, czy ja wziąłem gruntomierz, czy nie ma, czy nie będę właśnie łowić typowo w mule. Więc sobie najpierw przesuwam zestawem. Zobaczcie, jaki zestaw też od razu wam pokażę. Mega proste, mega fajne. Zobaczcie, jest żyłka główna. Jest później agrafka, dwa stoperki i od razu skrętkę zrobiłem, nie? Będzie pętla w pętlę. O, tu jest pół metra wody. To jest turbo płytko. I wszędzie zobaczcie, jak ten. Widzicie, jaki muł? Jak oliwka wbija się w muł, nie? Jako że kamerzystka stwierdziła, że ma dzisiaj urlop, powiedziała, że później ponagrywa. Trzymamy za słowo. Chyba zacznę łowić na białe robaki, później na kukurydzę. Mam 25 obrotów korbką, zaklipowałem się. Wiem, że może mnie tutaj pokarać, ale jak mnie pokaże, to wtedy się po prostu odklipuję, będę się starać trafiać celnie. Puścimy trzy koszyki na wprost, znaczy przy trzcinach, puścimy trzy koszyki tam i będziemy ewentualnie skakać sobie po liniach. Trochę białego robaka do peletu i do zanęty. Po trzy koszyczki takie. Zobaczę tego margina tutaj ze trzciną z prawej strony. Mamy tam trzcinę, tu mamy trzcinę fajną. Tam może mi ryba wejść w zaczepy, mogę już jej nie wyciągnąć, a od razu tam poleci. Teraz płciutko. A tam sobie może za tą trzciną z ciekawości sobie postrzelam peletem. Później może tam wjadę, tak z ciekawości zobaczę. A niech mają. Dobra. Jest ryba. Ola, w pierwszym rzucie ryba. Nie ma, coś niedużego. Olinek. A nie, karaś. Pierwszy rzut. Trzy białe robaki. A to potrzymamy sobie wędkę w ręce, ale pali słońce po plecach.
Dobra, polecimy teraz na wprost, bo na cztery rzuty miałem trzy karasie i jedną wzdręgę, więc malutką. Zobaczymy teraz, czy z przodu będzie to samo. Widać, że jest upał i na otwartej wodzie ta ryba tak, no skubie coś tam, ale nie jest taka, tak nie pożera. Jak tam przy trzcinie te karasie bardzo buszują. Co rzut miałem rybę, nie? A tutaj teraz drugi rzut, też są pociągnięcia, ale takie bardzo delikatne. No na pewno trzeba będzie zlokalizować tą dużą rybę, gdzie ona po prostu znajduje się, ale też no spokojnie, no łowię co dopiero 15 minut. Mam nadzieję, że tu coś podejdzie większego, może pod wieczór. No teraz coś tu pyka. A płoteczka maciupka. Zobacz, jaka malutka rybka, Ola. Ojej, to tu był dalek. Już wystarczy, 15 minut słońca wystarczy? Kanapka z kotletem to jest to. Do tego też poznajecie takie suroweczki, babcinę można powiedzieć. Na razie drobnica, tylko skubię. Trochę karasi złowiłem, trochę małych wzdrążek. Założyłem dwie kukurydze i jednego białego robaka i tylko co chwilę trącenia. Ale no nie chcę nic większego pobrać. No w sumie mamy 14, też nie oczekujmy cudów. Ale myślę, że wieczorem czy coś tu sobie cały czas podsypuję. No wprost na razie nie łowię, było najsłabiej. Tutaj jest 30 minut, tak naprawdę łowię, to mówię, te wyniki takie jakie były, takie są. Zobaczymy, czy jakiś karp podejdzie. A jeszcze na trzy białe robaki złowiłem dwa sumiki karłowate, one też tu występują. Sumiki do worka. No widzicie, dwa czy trzy ziarenka kukurydzy i to sobie tylko tak bawi się i się bawi, o. Aż w końcu ściąga tą kukurydzkę. Teraz na dwa ziarenka kukurydzy i na jednego białego. Tutaj na tej linii margin, takie wiecie, łowienie piknikowe. Ups, ale sobie rękę spaliłem. Zobaczcie, a Kuba siedzi, dobra, wypuść ładnie. Kuba siedzi na prawo koło mnie i na metodę spod wyspy, drugi lin już. Widzicie, jak młodzież kosi. 17.30, powiem wam, tak się opaliłem, że lepiej nie mówić. Zobaczcie na moją rękę, cały czas bez koszulki. Ryby, można powiedzieć, bardzo, bardzo fajne, tylko że drobne. Głównie właśnie brały, wiecie, jakaś mrówka mi chodzi. Głównie brały same karasie, płotki, wzdręgi, trzy byczki i dwa karpiki. Jednego na klasyka, drugiego na metodę, bo teraz się przerzuciłem na metodę, raczej w sumie wyciągnąłem wędkę, bo jemy sobie kiełbaskę. Grzesiu do nas Bartosiewicz dojechał, więc na razie się bawimy i sobie tutaj przy stoliku sobie jemy. Wyciągnąłem na razie wędkę, a taki młody Kuba przyjechał sobie z mamą i drugiego lina w przeciągu chwili wyciągnął. Pelet karpio, widzicie, i do tego żółta kulka pop-upa, miał chyba 8 mm, nie pamiętam jaka to firma, ale właśnie rzucę na wyspę i te liny pod wyspą po prostu są. No ciekawy jestem, czy tam gdzie właśnie łowię z lewej, z prawej strony tak obławiam na zmianę, czy to miejsce, można powiedzieć, w rogu tego stawu podejdą te ryby większe, bo jak widać, no niezbyt chce im się tam żerować, nie? Naprawdę karasie są, ale nie ma nic, można powiedzieć, większego. Mówię, ryb złowiłem masę, nawet wam nie nagrywałem, nagrałem wam może z 1/5 tych ryb, ale to wszystko mówiłem na białe robaki i na kukurydzę, dwie kukurydze z białym robakiem. A
zjem sobie i sobie założę po prostu na metodę, żeby bardziej przeselekcjonować i sobie się już tutaj, wiecie, bardziej skupić na tej metodzie. Jutro będę też bardziej łowić na metodę, czy na metodę. Klasyczny koszyk, pelet i zanęta w koszyku. Mam takie 30 chyba tam 5 cm przypony, to tam będę kulki zakładać, nie? Łoftersy głównie. Jakieś podobieństwa widać? Największy byku stąd. Jest byk. Słuchajcie, poszliśmy zjeść kiełbaskę. Jest Grzesiu. Grzesiu cały czas na, można powiedzieć, na drżownicę wyławia byczki. A Ola wyciągnęła lina na łoftersa. To musisz teraz skutnąć i go zaprezentować. Złap go. Trochę go dobra. Piękny. No i wypuść. Maćka wypuść. O, ja to znowu bardzo chyba. Dym, dym, ty, dym. Ale jakie ładne. Ale znowu było. Pięknie. Czyli tak jak mówił Wojtek, że one się po 19, po 19 rozkręcają. Czemu on tak piąta 20. Podpalanie kuchenki, bo iskra nie idzie. Co Marcin robisz? Nic, będę łowić na spławik. Bój. O, dobrze. Tadam. Cała zabawa jest jakby na rybie, tak? Bo spławik nie waży. Spławik nie waży i... Tutaj czujesz całą rybkę jakby. Zobaczysz sobie zaraz, nie? Ale nie czujesz jakiś taki poklejony czy coś. O, musisz. Wiecie. A jest. To nie najgorsze.
pierwsza ryba. Jak ładnie chodzi. Oto ten twój ulubiony kurs. O, obwinął się. Niech jedzie. Jedzie? Mhm. Jedzie. Wow. Mówię, lepsze niż feder, bardziej skuteczne i bardziej się można tutaj pobawić na takiej wodzie. Fajne to chyba dla dzieci też, nie? Powiem wam, że czuję się jak za dzieciaka. Naprawdę super zabawa. Słuchajcie, od jakiegoś czasu używam też takich impregnatów do swoich ciuchów na ryby. Tam są różne z tej firmy, ale tak postanowiłem, że ten namiot trochę też zaimpregnuję, bo to jest impregnat w atomizerze z ochroną przeciwko promieniowaniu UV do wszystkich syntetycznych tkanin wodoodpornych. No to może być, bo ja ten namiot kupiłem w Decathlonie kilka lat temu. Jeszcze słońce takie jest wczesne, to jeszcze nie jest mocne, to spsikam trochę ten namiot. Burzę przetrwał, jest naprawdę fajny, on jest ten, wiecie, ten rzucany. I spokojnie, my tutaj można powiedzieć w dwie osoby, tu z dzieciakami w trójkę w nim spałem i jest naprawdę ok. Dobra, to spsikam cały namiot, niech się to chłonie, trochę najwyżej szmatką zetrę, zobaczymy. Chcesz ketchup? Chyba nie. Zobaczcie, że czegoś trzeba chcieć więcej. Pelecik, kukurydzka, kawka, zjedzone śniadanko i pobawimy się, siedzę sobie w cieniu, tam jest słoneczko, wakacje, łowimy. Miska chyba, tam jakieś siedzenie dostaje w tej misce, ale od razu, no wiem, wczoraj filowałam, ale nie udało mi się. Był rano. Rybek się obłowiłem w opór na spławiczek. A pójdę teraz z drugiej strony, będę mieć słońce prosto w twarz, tu fajnie, bo w cieniu. Będę mieć prosto w twarz, tam jest niby minimalnie głębiej. Dochodzi 10:30, ale trochę się tam popalam z godzinkę. Ale piękny. Wow!
A mówili od początku, idź na głębszą wodę. Marcinek, ale, nie. No ale tam przyjemnie jest w rogu, fajnie jest, bo jest cień, nie? A tutaj... Wakacyjny linek. Roluję jeszcze w rękach robaki, bo łowię na haczyk bezzadziorowy, żeby one mi nie spadały z haczyka. Żadna nowość, ale jak ktoś nie wie, to można tak robić, nie? No, lekko się rusza, ale ogólnie jest git. Widziałam. Wow. Widziałaś? Nie, nie widziałam. Jaki lin? Wow. To jest irlandzki lin. Dobiła godzina 14, nałowiłem się tutaj kupę ryb, trzy liny, jeden taki, dwa takie widzieliście, takie całkiem porządne. I słuchajcie, teraz jak Ola sobie szła tędy i tam, i też właściciel to mówił, czyli przy wjeździe, no po prostu kłody się wygrzewały, jak podeszła, to one się przepuszyły. Zrobimy teraz tak, bo ja mam tu wędkę 2,7, jednak stąd, żeby rzucić tutaj jest kawałek, ale mam jeszcze wędkę 3,3, przewiążę zestaw, założę na metod Federa, na Ringersa chyba 10. Będziemy wracać tędy w sumie, to zrobimy tak, że ja sobie tutaj też podsypię i będę przerzucać po prostu cały ten staw i nie wiem ile tu jest, 35-40 metrów. I zobaczymy. Chcę mieć mocniejszego kija, bo tutaj są naprawdę ryby no duże. I chcę mieć po prostu jakiś lepszy, można powiedzieć, zapas mocy, bo to jest bardzo miękki kijek, bardzo fajny kijek, ale no wiecie o co chodzi. Więc już do wieczora, albo grubo, albo nic. Pierwszy rzut po 15 minutach. Po 15 minutach z drugiej strony. Odklipowałem się, będę musiał się znowu zaklipować. Słuchajcie, no spod drugiego brzegu spodziewałem się, że nic prawdopodobnie tu nie weźmie, albo jakieś takie no, małe będą te ryby, ale w przeciągu pół godziny to jest drugi lin, jeden karp, 40, no 47.
I zobaczcie jeszcze, jakie są piękne toalety. Ja to pokazywałem już wcześniej. Jeszcze jest prysznic. To naprawdę jest mega ładnie. Niektórzy tak nawet na chacie nie mają, co nie? No i w drewnie wszystko. To jest ważna rzecz taka, wiecie, no, na takich wyjazdach jednak, szczególnie jak jeździcie z kobitami, to wiecie, kobity czasami marudzą. Tu nie ma co marudzić, bo jest pięknie.